mikrofon. Pytanie moje jest następujące. Czy w ogóle to odbywa się debata na ten temat według pana, na temat dostępu do informacji publicznej, na temat jawności? A jeżeli tak, to kogo albo czego w tej debacie brakuje? Z pana obserwacji. Ci z państwa, którzy byli uczestnikami wczorajszego biforku, prawdopodobnie zaobserwowali, ale możecie też państwo to zrobić za chwilę, znaczy jak się skończy tutaj ta część, zaobserwowali na ścianie w sąsiednim lokalu różnego rodzaju takie graffiti. I tam moją uwagę przykuła zwłaszcza jedna sentencja: rządy rządzą lepiej, bo ty tak chcesz. Rządy rządzą lepiej, bo ty tak chcesz. To znaczy, jeżeli nie chcesz, to rządy nie rządzą lepiej. Być może, bo tam po drugiej stronie, jak my jesteśmy tutaj tym społeczeństwem tak zwanym obywatelskim, to tam po drugiej stronie, a właściwie tutaj też, siedzą z nami obywatele, którzy akurat tak przyszło im w życiu, że realizują jakiś etos urzędnika, osoby, która jest odpowiedzialna za państwo w sposób instytucjonalny. Można by było nawet, tak sobie myślę, nawiązać do takiego skutecznego hasła politycznego i wyborczego. Jest weekend, powiedział pan Barack Obama, kiedy starał się o prezydenturę. Jest weekend, a przecież mamy przedstawiciela rządowego prezesa, rządowego centrum legislacji, sekretarza Rady Ministrów w weekend na takiej debacie, więc jest to budujące, tak sądzę. Mamy dyrektora Departamentu Odpowiedzialnego za Społeczeństwo Informacyjne w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Pyta pan o to, gdzie jest debata. No, dzisiaj jest, ale tak w ogóle? Nie, ona jest też, ona toczy się od dłuższego czasu. Wydaje mi się, że elementami tej debaty, jakby tak popatrzeć na to, przynajmniej z mojej perspektywy, historycznie, dużo skuteczniej w tej debacie brały udział organizacje, które miały konkretny interes społeczno-gospodarczy, głównie gospodarczy, izby gospodarcze, związki zawodowe, wypracowały sobie wręcz nawet pewnego rodzaju mechanizmy, na przykład w konsultacjach publicznych, komisja trójstronna na przykład. Ale to było w troszeczkę innym czasie. Dzisiaj wydaje się przynajmniej z tej obserwacji, którą czynię, że to już nie jest trójstronna, to już nie może być trójstronna komisja. To nie jest tylko związki pracodawców czy pracowników i rządu. Naprawdę są bardzo różne interesy w społeczeństwie reprezentowane i debata wzmaga się wraz z tym, że te interesy dochodzą do pewnej świadomości osób, które mogą w tej debacie też brać udział jako obywatele właśnie. Chodzi o to, że żeby debata była pełniejsza, to tak jak powiedziała pani Monika przed chwilą, jej działaniami edukowała partnerów ze strony rządowej. To jest zawsze dobra metoda. Z drugiej strony, jeżeli byśmy mieli w ogóle pokazać dwie strony, no to mamy też obywateli. I ci obywatele warto, żeby byli też wyedukowani w zakresie umiejętności identyfikowania własnych interesów, ale również procedur, sposobów skutecznego oddziaływania. To robi między innymi sieć obywatelska Watchdog Polska. Robi to w sposób
który jest bardzo krzepiący. Znaczy, jeżeli się to obserwuje, to jest to z zewnątrz. Ja nie jestem członkiem stowarzyszenia, ale jest to krzepiący strasznie obraz, dla mnie przynajmniej. Gdzie jest ta debata w sytuacji, kiedy pan prezes Berek na pewno będzie pamiętał taką historię. Zadałem kiedyś to pytanie, czy można by było wykorzystać materiały z aplikacji legislacyjnej, zakładając, że przecież zostały stworzone za publiczne pieniądze, żeby te materiały udostępnić obywatelom po to, żeby na przykład stworzyć obywatelską legislacyjną aplikację. Znaczy aplikację w cudzysłowie oczywiście, tak? Chodzi o to, żeby kształcić na przykład członków organizacji albo wolontariuszy organizacji pozarządowych, żeby oni mogli być partnerami administracji publicznej. Zresztą powiem Państwu, że niedawno w ramach realizacji jednego z projektów dla Fundacji Batorego rozmawiałem w Ministerstwie nomen omen Sprawiedliwości z osobami, które tam tworzą komórkę analityczną, ponieważ pan premier w swoim exposé przedstawił problem deregulacji jako jeden z podstawowych, w związku z tym Rada Ministrów i cały rząd generalnie tą deregulację wywiesił na sztandarze i przy okazji okazało się, że żeby zrobić tak gigantyczną ustawę, jedną, drugą, trzecią deregulacyjną, trzeba wykonać niesamowicie dużą pracę analityczną. I żeby zrobić taką pracę analityczną, trzeba było w Ministerstwie Sprawiedliwości powołać komórkę, która będzie się zajmowała analityką publiczną. I rozmawiając z osobami, które w tej komórce funkcjonują, one powiedziały tak. No dobrze, pan przeczytał tam ileś tych ocen skutków regulacji w tej debacie i tak dalej. I podnosi pan, że te oceny nie są takie do końca dobrze napisane, uzasadnienia są być może czasami oderwane od treści. Projekt aktu normatywnego się zmienia, a uzasadnienie w ogóle nie. Ale wie pan, chodzi o to, że uzasadnieniami też zajmowali się, czy zajmują się legislatorzy. Oni potrafią, naprawdę, to są fachowcy. To jest strasznie trudne zrobić dobry projekt aktu normatywnego, ale oni potrafią napisać taki projekt, ale nie do końca zawsze będą potrafili napisać uzasadnienie, bo to jest jednak trudne. Być może tym powinni się zajmować analitycy, którzy są ekonomistami, socjologami i tak dalej. I Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki stworzyły takie komórki, a potem za tymi ministerstwami również inne ministerstwa stworzyły komórki odpowiedzialne za ocenę skutków regulacji. Dlaczego o tym mówię w kontekście debaty? Dlatego, że to, o co pytają osoby w ramach realizowania swojego obywatelskiego prawa dostępu do informacji, czyli informacja publiczna może być informacją służącą również temu, żeby lepiej zarządzać państwem. Rządy rządzą lepiej, bo ty tak chcesz. Moje przesłanie jest takie. Z jednej strony musimy się edukować jako obywatele, z drugiej strony zawsze fajnie poedukować troszeczkę partnerów w rządzie, ale największy problem chyba polega na tym, by jedna i druga strona zrozumiały, albo przynajmniej wzięły to pod uwagę, że jeżeli obywatel pyta o dostęp do informacji, to dlatego, że zależy mu na państwie, a to nie jest kopanie w kostkę tego państwa. Chodzi o to, że pytając o dostęp do informacji publicznej, obywatel pomaga państwu przeistoczyć się, żeby było lepsze, bardziej funkcjonalne, bardziej racjonalnie zarządzane. I jeżeli partnerzy, obywatele, którzy tak wyszło, funkcjonują w strukturach aparatu czy po prostu organów państwa, urzędów wspierających organy państwa, będą to w ten sposób postrzegać, być może debata będzie kwitła wręcz. A z drugiej strony obywatele muszą też wiedzieć, że tam ci nasi partnerzy, którzy wykonują po prostu swoją pracę, oni też mają pewnego rodzaju ograniczenia. I jeżeli to nam się uda jakoś uchwycić, no to
będziemy w domu generalnie.